Środa 1 października. Witam Państwa, Artur Gisielewicz. Zapraszam na pierwszy w tym miesiącu magazyn miejski. Dzisiaj w wydaniu otwarcie przystani kajakowo-żeglarskiej. Powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku. Turniej koszykówki mężczyzn. W 25. rocznicę działania Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej w Inowrocławiu harcerzy otworzyli swoją nową siedzibę. Jest nią przystań kajakowo-żeglarska przy ulicy Poznańskiej 384. Piętrowy budynek zlokalizowany w Mątwach nad samą rzeką Notecie, w którym do niedawna mieściły się mieszkania komunalne oraz restauracja, przeszedł metamorfozę i teraz służy harcerzom. W uroczystości otwarcia przystani kajakowo-żeglarskiej przy ulicy Poznańskiej 384 uczestniczyli wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Dariusz Kurzawa i prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. Nowa siedziba harcerzy składa się z części magazynowej, biurowej, sali spotkań oraz zaplecza sanitarnego i parkingu. W sezonie mieszkańcy i ich goście będą mogli wypożyczać od harcerzy kajaki. Miasto sprzedało obiekt warszawskiej centrali ZHR z 99% bonifikatą. Przekazaliśmy ten budynek prawie za darmo harcerzom. My jako władze miasta wspomagaliśmy harcerzy w zdobywaniu przez nich środków finansowych z Unii Europejskiej u pana marszałka Piotra Całbyckiego w Toruniu. I udało się dzięki tej aktywności i współdziałaniu i z władzami województwa kujawsko-pomorskiego i z nami, z miastem Inowrocław, harcerzom zbudować przepiękny ośrodek. Ośrodek, który otwiera Inowrocław na rzekę, na Noteć, na korzystanie z Noteci. To, co było marzeniem do tej pory dla wielu miłośników wody, żeglowania, kajakarstwa, to w tej chwili staje się faktem. My jesteśmy dopiero na początku tej drogi. Jest baza. W oparciu o tę bazę te funkcje, które powstały w tej chwili w Mątwach, będą rozbudowywane, czyli baza powinna być doposażana i w sprzęt, i w możliwości dalsze, jeżeli chodzi o korzystanie z kajaków w szczególności, a w przyszłości żaglówek i tak dalej. W Inowrocławiu powstał kolejny Uniwersytet Trzeciego Wieku. Patronat naukowy objęła Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie. Uniwersytet Trzeciego Wieku to wspaniała propozycja dla wszystkich ludzi w wieku 50+, w których nie zgasła ciekawość do świata. Wystarczy się tylko zapisać. Fundacja Ekspert Kujawy proponuje seniorom przeróżne zajęcia i hobbystyczne sekcje. Wolnych miejsc nie zabraknie. Uniwersytet oferuje seniorom bardzo szeroki zakres wykładów ogólnych. Będą to wykłady realizowane średnio 2 razy w miesiącu. Będą realizowane przez różnego rodzaju specjalistów z zakresu prawa, psychologii, socjologii. Będą zajęcia z historii regionu, komunikacji. Będą też spotkania z dietetykiem bądź o tematyce prozdrowotnej i profilaktyki zdrowotnej. Myślę, że tematyka tych wykładów będzie przydatna każdemu seniorowi w życiu codziennym, bo to też było naszym celem, żeby to nie były wykłady wyjęte z życia, tylko żeby znalazły tutaj zastosowanie pragmatyczne. Dodatkowo istnieje możliwość zapisania się do różnego rodzaju sekcji. Są to sekcje już specjalistyczne, hobbystyczne. Możemy zaproponować sekcję językową, komputerową, sekcję rękodzielniczą, prozdrowotną, psychoedukacyjną i wiele, wiele innych. Te informacje też można znaleźć na stronie internetowej. Miniony weekend upłynął w naszym mieście pod znakiem koszykówki. W hali widowiskowo-sportowej odbył się już 17. turniej koszykówki mężczyzn o Puchar Prezydenta Miasta Inowrocławia. Koszykarze KSK Noteć najlepsi w turnieju koszykówki mężczyzn o Puchar Prezydenta Miasta Inowrocławia. Inowrocławianie zaprezentowali się bardzo dobrze, pokonując kolejno Basket Suchy Las, Sokół Międzychód i Polonię Leszno. Nasi koszykarze, odnosząc komplet zwycięstw, wygrali cały turniej, zresztą po raz trzeci z rzędu. Tak, bardzo mocno pracowaliśmy teraz przez ostatnie 5 tygodni. Nie mieliśmy zbyt dużo czasu, bo troszeczkę to sobie to inaczej zaplanowaliśmy. Były zmiany w terminarzu, ale myślę, że jeden turniej w Poznaniu, drugi u nas pokazuje, w jakiej jesteśmy dyspozycji. Mam nadzieję, że taką formę utrzymałem przynajmniej na początek rozgrywek. MVP turnieju został kapitan KSK Noteć Mikołaj Grot. To już wszystkie informacje w magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Widzimy się w piątek.
Koszykarze KSK Noteć najlepsi w turnieju koszykówki mężczyzn o Puchar Prezydenta Miasta Inowrocławia. Inowrocławianie zaprezentowali się bardzo dobrze, pokonując kolejno Basket Suchy Las, Sokół Międzychód i Polonię Leszno. Nasi koszykarze, odnosząc komplet zwycięstw, wygrali cały turniej, zresztą po raz trzeci z rzędu. Tak, bardzo mocno pracowaliśmy teraz przez ostatnie 5 tygodni. Nie mieliśmy zbyt dużo czasu, bo troszeczkę to sobie to inaczej zaplanowaliśmy. Były zmiany w terminarzu, ale myślę, że jeden turniej w Poznaniu, drugi u nas pokazuje, w jakiej jesteśmy dyspozycji. Mam nadzieję, że taką formę utrzymałem przynajmniej na początek rozgrywek. Zespół częściowo z poprzedniego sezonu, ten trzon został i to chyba dobrze. Doszli także nowi zawodnicy. Obserwowałeś ten zespół również w zeszłym sezonie. Sądzisz, że no będzie w stanie grać na podobnym poziomie, czy trochę nawet wyższym? Myślę, że ten poziom utrzymamy, który był w ubiegłym roku. Też takim naszym założeniem było, żeby ten trzon utrzymać chłopaków z Inowrocławia i naszym priorytetem było, żeby jak najwięcej naszych koszykarzy z Inowrocławia grało w naszym rodzimym klubie. Chyba są także w formie, Mikołaj został MVP, Bartek Pochocki także tutaj znakomicie się prezentował. Tak, tak, no grają chłopaki naprawdę dobrą koszykówkę, my staramy się im tylko w tym pomóc, mam nadzieję, że tak będzie dalej w lidze. No doszło także kilku innych zawodników i z klubów inowrocławskich i poza, jakbyś ich ocenił może? No chłopacy nasi z Inowrocławia, chłopacy z trzeciej ligi, którzy nas dołączyli, dajemy im szansę, też znamy tych chłopaków, nie są to jakieś anonimowe nazwiska, także dajemy im szansę na poziomie drugiej ligi. Myślę, że na razie to, co prezentują, jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Natomiast Dawid Supiński z Włocławka, też oglądaliśmy go, potrzebowaliśmy dobrego zmiennika za Karola Michałka. Myślę, że fajnie się uzupełniają i to będzie też nasze duże wzmocnienie. Tutaj grały zespoły z grupy D. Powiedz, czy tak już mniej więcej masz rozeznanie, kto może być takim silnym przeciwnikiem w grupie A? W naszej grupie na pewno Politechnika Gdańska, na pewno UMK Toruń. Chociaż oni nie zaprezentowali z nami swoich możliwości wszystkich w tych sparingowych meczach. Na pewno młodzi chłopacy z Władysławowa. Myślę, że Asseco po wzmocnieniach z Ekstraklasy, jak przyjdą chłopacy, też będą mocni. A reszta powinna być w naszym zasięgu. Także myślę, że pierwsza piątka, będziemy celowali w tą pierwszą piątkę, żeby grać w dalszym etapie. No właśnie, ten system rozgrywek, jak twoim zdaniem, to dobry pomysł? Moim zdaniem nie jest to dobry pomysł. Ja uważam, że play-offy zawsze są dodatkowym takim zastrzykiem emocji dla kibiców, dla nas. Znamy zespoły, z którymi już będziemy grali, czy w pierwszej, czy możemy trafić na drugą rundę. Tutaj jest taka trochę niewiadoma, coś nowego będzie. Czyli zapraszamy już teraz na najbliższy mecz 4 października. Tak, 4 października wszystkich chciałem zaprosić na nasz mecz z Basketem Piła, żeby nasza hala była znowu wypełniona po brzegi. Pozostałe zespoły odniosły po jednym zwycięstwie i o kolejności na miejscach 2-4 decydowała tak zwana mała tabelka. Ostatecznie drugie miejsce przypadło drużynie Sokół Międzychód, trzecie Polonii Leszno, a czwarte Basketowi Suchy Las. Zespoły odebrały kryształowe puchary, dyplomy i pamiątkowe zdjęcia z rąk prezydenta miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzy, prezesa KSK Noteć Krzysztofa Łaszkiewicza i dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Wiesławy Pawłowskiej. Nagrodę prezydenta miasta otrzymali najlepsi zawodnicy poszczególnych ekip. Przewodniczący Komisji Sportu Rady Miejskiej Inowrocławia Henryk Procek wręczył puchar najlepszemu strzelcowi imprezy, którym okazał się zdobywca 56 punktów Jędrzej Jankowiak z Polonii. Jędrzej, no co pomogło obrzucanie tych koszy już podczas twoich poprzednich występów w Inowrocławiu? Zostałeś królem strzelców? Nie wiem, czy to akurat miało znaczenie. No po prostu tak wyszło, że akurat na tym turnieju gdzieś ta piłka, która mnie szukała, mieliśmy problem z wysokimi, bo nie było w pierwszych dwóch meczach Przemka Hańcza. Także siła zdobywania punktów troszeczkę leżała po wodzie, akurat mi wpadało i tak wyszło. A jak jesteś zadowolony z postawy całego i drużyny? Ja myślę, że ten turniej to bardzo dużo materiału dla nas. Jesteśmy nową drużyną, dopiero tworzącą się, musimy się zgrać. Były momenty fantastyczne, jestem naprawdę dumny z chłopaków. Były też momenty fatalne, no i nad tym musimy pracować, bo za tydzień liga. Ten turniej był taki dosyć charakterystyczny, ponieważ zagrały trzy drużyny z jednej grupy. To sądzisz dobrze dla was? Tak, na pewno, bo wiemy już, mamy przynajmniej jakąś część informacji na temat tych drużyn, co na pewno spożytkuje w sezonie. A powiedz, jak na tle tych zespołów z grupy D wypadł zespół z Inowrocławia?
No bardzo dobrze. Ja już obserwowałem drużynę Noteci w poprzednim sezonie, po tej transformacji, po Sportino. Myślę, że zorganizowali bardzo fajny, waleczny zespół, w którym widać, że jest chemia i nawet jakieś tam niedoskonałości nadrabiają bardzo dobrze swoją walecznością. No pokazałeś się tutaj znakomicie w Inowrocławiu, to może jeszcze kiedyś tutaj zagrasz? Wychodzę z założenia, że nigdy nie mówi nigdy, aczkolwiek już powoli osiedlam się, statkuję gdzieś też osobiście, także myślę, że zostanę w moim rodzinnym mieście. MVP 17. turnieju koszykówki mężczyzn o Puchar Prezydenta Miasta Inowrocławia został kapitan KSK Noteć Mikołaj Grot. Trzeci sezon w drugiej lidze KSK Noteć. Za pierwszym razem walczyliście o utrzymanie, za drugim biliście się prawie skutecznie o pierwszą ligę. Jak sądzisz, czy teraz wykonacie jeszcze większy krok? Mogę powiedzieć tak, że w każdym sezonie biliśmy się o to, żeby wygrywać i wiadomo o awans, ale w tym sezonie tak, oczywiście bijemy się o to, żeby awansować. Mamy mocny skład, w zeszłym sezonie graliśmy w finale, wiemy co nas czeka w tym sezonie i zrobimy wszystko, żeby w każdym meczu dawać siebie 100% i żeby wygrywać mecz i zrobić awans. Trzon zespołu z poprzedniego sezonu pozostał, to chyba dobrze, doszli także nowi zawodnicy, gdybyś powiedział, czy to jest jakby jakościowo to samo, trochę lepiej? Myślę, że to zweryfikuje początek sezonu, ale według mnie skład jest naprawdę solidnie zbudowany. Trener chciał tych zawodników od samego początku i udało mu się zbudować. Myślę, że skład jest wzmocniony w porównaniu do zeszłego sezonu. No i tylko czekać na rozpoczęcie sezonu i na każdy kolejny mecz. Tutaj akurat rywalizowaliście z zespołami, które nie występują w waszej grupie, no ale to też jakby dało trochę obraz waszej siły na tle innych drugoligowców. Tak, dokładnie, to nie była nasza grupa, choć tak do końca jeszcze nie wiemy, czy z tymi drużynami nie spotkamy się w drugim etapie, bo dochodzą słuchy, że może będzie zmiana, że będziemy łączyć się z tą grupą, więc jeśli tak, no to dobry tutaj sprawdzian na tle tych przeciwników. No i zostałeś MVP, to jest wybór, który oznacza, że jesteś w formie. No, no nie mnie to oceniać, no cieszę się oczywiście z tego wyróżnienia, ale tak naprawdę mówiąc, to jest jeszcze okres przygotowawczy, jeszcze nie do końca. Jestem zadowolony ze swojej gry, czekam, zobaczymy jak będzie w sezonie, ciężko trenujemy i mam nadzieję, że idziemy w dobrym kierunku wszyscy razem tutaj w Inowrocławiu. No w zeszłym sezonie to play-offy takie tradycyjne decydowały o tym, kto awansuje do wyższej klasy rozgrywkowej. W tym roku ten system będzie inny. Twoim zdaniem dobrze, czy to niezbyt trafiony pomysł? Nie wiem. Myślę, że play-offy zawsze emocjonowały tych kibiców i to było coś, co każdy zawodnik czekał na te play-offy. Teraz trochę zmienili. Nie wiem, czy to wyjdzie na plus, nie mam pojęcia. Zobaczymy tak naprawdę, jak przyniesie sezon, z kim przyjdzie nam walczyć w następnej rundzie. No trzeba czekać i zobaczymy, jak to będzie.